Witajcie drodzy kochani. Chciałem wam dzisiaj powiedzieć o kilka słów na temat kolorów. Ich działania na organizm ludzki i jaki mają wpływ i jakie osoby powinny mieć jakie kolory, żeby po prostu były w harmonii i żeby nie było jakichś tam problemów u ludzi. A więc słuchajcie, jeżeli osoba jest osobą, która ma niskie krążenie, która ma grupę B krwi, wówczas kolor pomarańczowy dobrze zrobi tej osobie, kolor czerwony, jak również żółty. Te kolory dadzą jakby witalność danej osobie, która nosi ubrania, które są żółte, pomarańczowe, czerwone. Jeżeli osoba jest nadpobudliwa, ma za dużo energii w sobie, to polecam kolory chłodne, czyli po prostu jakby ubrania fioletowe, koszulki niebieskie, ubranie białe, kolory takie więcej, które mogą jakby tą daną osobę ochłodzić. Przede wszystkim wszystkie odcienie niebieskiego, kolor fioletowy i jego odcienie, kolor zielony, który uspokaja. Są to kolory po prostu uspokajające, obniżające aktywność danej osoby. Oczywiście to jest dla osób, które są w gunie pasji, czyli w rajagunie, czyli po prostu są związane z tą pasją, które są bardzo nadaktywne. Osoby, które raczej są spokojne, które nie mają w sobie tak za bardzo dużo energii, które są niezbyt aktywne w swoim życiu codziennym, polecam właśnie te kolory, które mogą pobudzić naszą aktywność, czyli poczynając od pomarańczowy, żółty, czerwony, te kolory różowy, taki jasny róż, te kolory dobrze wpłyną na te osoby, które po prostu potrzebują tej energii. Jest to cała wiedza na ten temat. Jeszcze powiem Państwu jedną rzecz. W Indiach przeważnie nie ma ubrań, które są jakby szyte maszynowo, ponieważ tam, gdzie są szwy, tam w tych miejscach, w tych punktach, gdzie jest przecięty materiał, tam się gromadzą byty. Tam mogą się podłączyć byty w te miejsca. Dlatego wielokrotnie w Indiach są używane jak na przykład takie ubrania jak sari. Jest wykonane z jednej materii, jest to jedna podłużna materiał, która kobieta owija się swoje ciało, jak również głowę. I przykrywa tą materią swoją głowę i jest bardzo pięknie wygląda to sari i kobieta naprawdę jest kobietą i jest to bardzo prosty system ubierania się, jak również jest estetyczny i zdrowy. Ponieważ byty, jeżeli głowa u kobiety jest przykryta, te włosy są przykryte, byty mają trudniejszy dostęp do tej osoby i jakiekolwiek duchy. Jeżeli te włosy są rozpuszczone, luźno, no niestety byty będą miały bardzo łatwy dostęp do włosów, do głowy danej osoby. Także u kobiet poleca się jednak okrywanie głowy. Okrywanie głowy właśnie tym sari w Indiach. Ta cywilizacja wcale nie była taka głupia, po prostu ludzie byli mądrzy w tamtych cywilizacjach, jak w Indiach, właśnie w cywilizacji wedyjskiej. Mężczyznom zalecało się noszenie siki, czyli takiej kitki, dzięki czemu po prostu energia negatywna z organizmu jakby odchodzi na zewnątrz naszego ciała. Mężczyzna był ubrany w białe spodnie, czy białe doti. Też jest to taki podobny podłużny materiał biały, czy jakikolwiek różowy. I dzięki temu też nie było dostępu jakichkolwiek złych bytów do danej osoby, ponieważ to była tylko jedna prostokątna materia, którą człowiek po prostu był owinięty. To się nazywa dotyk w języku indyjskim. Jak również spodnie, które są wykonane z bawełny, też są bardzo zdrowe. Koszula bawełniana też jest bardzo zdrowa. Polecam noszenie ubrań bawełnianych, polecam noszenie ubrań, które są wykonane z produktów naturalnych, niesyntetycznych, ponieważ to spowoduje, że naprawdę będziemy się w tym ubraniu czuli komfortowo i dobrze. I jeżeli Państwo macie możliwość zakupu ubrań, które są pomarańczowe, czerwone, żółte, te ubrania dadzą Wam witalność i odpowiedni poziom energetyczny. Jeżeli ktoś z Państwa ma nadmiar energii, jest nadpobudliwy, polecam kolory chłodne, które polecam, poczynając od fioletowego przez niebieski,
do koloru zielonego. Nie polecam natomiast kolorów czarnych depresywnych. Brązowy, czarny są to kolory bardzo depresywne. Ja wiem, że wielu ludziom się podoba ten kolor, ale tak na dłuższą metę ten kolor jest kolorem depresywnym i ja osobiście go nie używam. I to już od Państwa zależy, jeżeli ktoś chce nosić jakąś bluzkę czarną, czy jakiś płaszcz czarny, skórzany, no to już od Was, drodzy kochani, zależy. Na marginesie chciałem skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje odpromienniki Energy Aron, które to jest Aron Personal osobisty, który służy do kieszeni do odpromieniowania się i jest ochronny przed szkodliwym promieniowaniem geopatycznym, jak również od żył wodnych. Ten odpromiennik jest home office, który zabezpiecza nasze mieszkanie przed szkodliwym promieniowaniem geopatycznym, jak również od rzeczy promieniowań elektromagnetycznych pochodzących od urządzeń elektronicznych, pulpitów elektronicznych, telefonów komórkowych, telewizorów, komputerów, to właśnie ten odpromiennik. Jak również mamy podkładkę, która harmonizuje struktury wody, to jest Aron Superhuman. Kładąc dzbanek na takiej podkładce czy jakikolwiek sok, struktura danego produktu się zharmonizuje. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.